Urząd Miejski w Suwałkach poznał oferty w przetargu związanym z dostawą energii elektrycznej dla potrzeb miasta na cały 2022 rok. Najniższa kwota zaproponowana przez oferentów to blisko 16 milionów złotych. To 70% wzrost i prawie tyle samo, co miasto Suwałki zapłaciło za zużycie prądu w ostatnich 2 latach. Skutki dla miasta będą wynosiły 4 800 000 zł. O tyle zapłacimy za energię elektryczną jako miasto więcej. Oczywiście w tej grupie zakupowej są inni również odbiorcy. W sumie skutek ten negatywny tej grupy zakupowej to jest aż ponad 5 milionów grubo złotych więcej za energię elektryczną. Do przetargu zgłosiły się 3 podmioty. Najwyższa oferta wyniosła prawie 19 milionów złotych, a najniższa blisko 16 milionów złotych. W latach 2020 i 2021 miasto Suwałki zapłaciło za prąd łącznie 18 milionów 400 tysięcy złotych. Nie będziemy mieli wyboru, prawdopodobnie trzeba będzie ten przetarg rozstrzygnąć, podpisać umowę. Natomiast te negatywne skutki wzrostu cen energii przełożą się na nasze życie, na nasze funkcjonowanie, na ceny usług, które przecież są stosowane przez miasto, miejskie jednostki, ale nie tylko. Dlatego też analizujemy w tej chwili, pewnie powołam w najbliższych dniach taki zespół do jeszcze jednej, kolejnej analizy zużycia energii elektrycznej, taki audyt energetyczny w tym zakresie będzie zrobiony, gdzie możemy poszukać jeszcze oszczędności, ale proszę mi wierzyć, tych oszczędności już za dużo nie mamy. Tu warto zauważyć, że dzięki wymianie oświetlenia ulicznego na światło LED zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2022 roku jest niższe od zużytego w ubiegłym roku, co przekłada się na oszczędność w wysokości 1 miliona 300 tysięcy złotych. Przeanalizujemy również zużycie energii w naszych jednostkach. Są takie jednostki, które zużywają bardzo dużo prądu. Mam tu na myśli chociażby akwapark, ale już tamte analizy były wykonywane. Arena również, te obiekty głównie sportowe, ale również obiekty szkolne. Są czasami to duże budynki. No, będziemy poszukiwali wszędzie, gdzie jest to możliwe, jakieś oszczędności. Przeprowadzona zostanie również możliwość wyłączenia niektórych, na przykład pozamiejskich obwodów oświetlenia ulicznego w poszczególnych godzinach, tak by jeszcze bardziej ograniczyć zużycie prądu. Przygotowany jest również projekt związany z montażem paneli fotowoltaicznych na miejskich jednostkach. Prąd z instalacji byłby zużywany na funkcjonowanie tych obiektów. Do 9 grudnia potrwają konsultacje społeczne strategii rozwoju oświaty w mieście Suwałki do 2030 roku. To dokument mający za zadanie zaplanowanie i usystematyzowanie kierunków rozwoju oświaty w naszym mieście. Oczywiście tam cały zespół pracował nad zapisami i tej strategii. Strategia dotyczy aż roku 2030, dość odległego. I zawiera w sobie takie elementy, które na pewno trzeba będzie poddawać ewaluacji, zmieniać w trakcie jej realizacji, bo jeżeli rząd zapowiada reformę oświatową w sensie zasad awansowania, wynagradzania, zatrudniania i dyrektorów, i nauczycieli, no to prawdopodobnie ta strategia za jakiś czas będzie musiała być zaktualizowana. Ale to jest taki dokument kierunkowy, który określa, jakie działania powinniśmy jako lokalny samorząd podejmować, żeby ta oświata funkcjonowała lepiej. Dokument odpowiada na różne potrzeby mieszkańców naszego miasta i jest dostosowany nie tylko do wymogów gospodarki lokalnej, lecz także krajowej oraz Unii Europejskiej. Strategia określa, jak zapewnić wysoką jakość usług edukacyjnych przy racjonalnym i optymalnym poziomie ich finansowania oraz organizowania. Nie jesteśmy zadowoleni z jakości nauczania, o czym głośno na ten temat mówimy. Analizujemy cały czas, co leży, jaki jest problem takiego zjawiska, że w innych miastach uczniowie mają lepsze wyniki niż tutaj w Suwałkach. Na oświatę wydajemy dużo środków finansowych. Baza ta materialna jest też dobrze rozwinięta, dobrze rozbudowana. Cały czas
czas modernizowana. Nie szczędzimy środków miejskich. Dokładamy do subwencji co najmniej 50 milionów złotych z kieszeni naszych mieszkańców i powinniśmy mieć takie oczekiwania, że zapewniamy naszej młodzieży dobre wykształcenie, dobre przygotowanie do dalszej edukacji bądź też do pracy. Ze strategią rozwoju oświaty można zapoznać się na stronie Urzędu Miejskiego. Na uwagi czekamy do 9 grudnia w formie elektronicznej i pisemnej. Informacje można również znaleźć u pracowników Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego.